Dzień dobry, to jest podcast Pod Mocną Wschową, chociaż dzisiaj ze względu na gościnę i gości, którzy przyjęli od nas zaproszenie, można by powiedzieć, że jest to podcast Pod Młodą Wschową, a to dlatego, że zaprosiliśmy dzisiaj do rozmowy przedstawicieli i przedstawicielki młodego pokolenia, a są nimi Martyna Sachwech, obecnie uczennica trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana z oddziałami dwujęzycznymi, związana również z licealną telewizją pod nazwą ZAN TV, a także z Młodzieżową Orkiestrą Dentą, z którą związana jest od lat 5. Dzień dobry, Martyna. Dzień dobry. Jest z nami Michaela Jarosz, absolwentka pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Rodu Leszczyńskich w Lesznie, rodowita wschowianka, gdzie edukację podstawową i gimnazjalną odbyła na terenie Wschowy. Obecnie studiuje architekturę wnętrz w warszawskim ASP. Dzień dobry, Michaela. Dzień dobry. Zaproszenie do podcastu przyjął również Bruno Dębicki, absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Rodu Leszczyńskich w Lesznie, rodowity wschowianin, edukację podstawową i gimnazjalną odbył na terenie Wschowy, obecnie studiuje muzykologię we Wrocławiu. Dzień dobry, Bruno. Dzień dobry, cześć. Jest z nami także Ariel Strawczyński, absolwent pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tomasza Zana z oddziałami dwujęzycznymi. Liceum ukończył w 2011 roku. Rodowity wschowianin, obecnie zawodowo związany z Wrocławiem. Cześć, Ariel. Witam, witam. Po stronie podcastu Pod Mocną Wschową Rafał Zakrzewski dwa dni temu współorganizował koncert zespołu Decadent Fan Club. Cześć, Rafał. Cześć, dzień dobry. Wypocząłeś? Już tak. Ja natomiast nazywam się Rafał Klan i zacznijmy. Jakie macie skojarzenia, emocje, gdy słyszycie takie pojęcia, słowa jak burmistrz, radni, rada miejska, samorząd? Zacznę od Martyny. Burmistrz i Rada Miejska szczególnie kojarzą mi się z pewnego rodzaju nadzorem może nad miastem. Są to osoby, które w pewnym sensie sprawują władzę, lecz też wykonują różne pomysły, różne inwestycje. Bardziej burmistrz kojarzy mi się jako osoba, która ma za zadanie, że tak powiem, trochę reprezentować miasto, a Rada Miejska to jest zespół osób, które wspólnie działają, planują i realizują działania. Ale budzą w tobie, kiedy słyszysz na przykład sobie burmistrz, to budzi to w tobie, jako przedstawicielce młodego pokolenia, jakieś ciepłe uczucia, neutralne, negatywne? Jak usłyszę słowo burmistrz, na dobrą sprawę raczej kojarzy mi się to pozytywnie, ponieważ z przedstawicielami stanowiska burmistrza we Wschowie, bodajże ze wszystkimi z tych lat, w których żyję, miałam okazję rozmawiać z panem Konradem Antkowiakiem, z panią Danutą Patalas. Proponowałam im wiele rzeczy, oni też są, zawsze byli chętni do rozmowy ze mną i przede wszystkim miałam okazję z nimi usiąść i porozmawiać. Michaela? Dla mnie, jak słyszę słowo burmistrz i Rada Miejska, nie mogę powiedzieć, że mam w 100% ciepłe uczucia. Jakoś narracja, od kiedy pamiętam, wschowska była tak raczej negatywnie nastawiona do władzy, no oczywiście nie zawsze, ale dla mnie burmistrz i Rada Miasta to jest, tak jak Martyna powiedziała, to jest reprezentacja miasta. I jest to głos mieszkańców, który powinien być głosem mieszkańców, który jest wzbogacony o moc sprawczą, jakiej, że tak powiem, normalny mieszczanin nie posiada. A jak mówisz o tej perspektywie takiej dominującej, to masz na myśli perspektywę młodych ludzi? Bo wspomniałeś o tym, że negatywnie, jakoś negatywne masz skojarzenia. To są skojarzenia związane z twoją perspektywą młodej osoby, czy z taką jakąś szerszą perspektywą? Bardziej bym powiedziała, że to była taka narracja ludzi starszych przekazywana mi, nie powiedziałabym, że to była narracja rodzinna, tylko właśnie starszych ludzi,
A wśród rówieśników nigdy się nie rozmawiało o tym, czy pozytywnie, czy negatywnie o władzy. Ten temat nigdy nie był poruszany. Bruno? Dla mnie generalnie te pojęcia to są takie dosyć zatarte słowa w mojej głowie. U mnie rzeczywiście w domu rzadko tematy polityczne wschowskie były poruszane. Nie przypominam sobie, żebyśmy za często rozmawiali o tym. Generalnie tak, no, to są osoby reprezentujące, które coś robią, coś działają. No ja wychodzę z założenia, że w takim idealnym świecie ja po prostu nie muszę wiedzieć, po prostu jest dobrze, to jest dobrze, tak mówiąc krótko, tak bym to powiedział. Nie kojarzą mi się jakoś bardzo w 100% negatywnie te osoby. Raczej jest to taka obojętność, która czasem się przechyla w stronę negatywną, czasem w stronę pozytywną. Ariel? No to jeżeli chodzi o burmistrza, no to z czym mi się kojarzy? A raczej ze sprawczością, z władzą wykonawczą. Jeżeli chodzi o radę, no tutaj raczej bym poszedł w kierunku kontroli. I teraz pytanie, czy to są raczej emocje ciepłe, czy wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o radę, no to tutaj ze względu na to, że kojarzy mi się z kontrolą, raczej negatywne, ale też ze względu na to, że niektórych radnych po prostu pamiętam przez jeszcze z lat mojej młodości, oni też byli radnymi, więc teraz należy zadać sobie pytanie, czy są na tyle dobrzy, że cały czas są wybierani, czy może z jakiegoś innego powodu. I to też zawsze wzbudzało moje takie wątpliwości i to też rzuca później, rzutuje na tym, że tak mi się to kojarzy. Jeżeli chodzi o burmistrza, no to też raczej negatywne konotacje, natomiast no to ma raczej związek z tym, że no od lat nie mieliśmy chyba dobrego burmistrza we Wschowie. Ten wątek, który poruszyła Michaela, że wśród twoich rówieśników po prostu się nie rozmawia o Radzie Miejskiej czy o burmistrzu, to nie są jakieś pasjonujące rzeczy. Czy wasze doświadczenia też są takie, Martyny, Bruna i Ariela? Moje doświadczenie i wrażenia są takie, że no młodzież, jeżeli chodzi o wschowską młodzież, zbytnio nie interesuje ten temat. Szczególnie burmistrza czy Rady Miejskiej. Prędzej bym się skłaniała w stronę burmistrza, kto nim zostanie na przyszłą kadencję. I wtedy takie osoby skupiają się, lecz nie dla każdego są oczywiście interesujące wybory i nie wszyscy muszą się zgadzać ze zdaniem i opinią innych. Ja chciałem dopytać, bo mówiłeś, że miałeś okazję rozmawiać z panią Patalas, z panem Ankowiakiem. Czy to ty szukasz tego kontaktu, czy to był jakiś przypadkowy kontakt? Jak to się działo? No bo tutaj mamy cztery osoby i tylko ty jakoś miałeś kontakt z przedstawicielami władzy. Interesuje mnie to, jak to się stało? To zacznę może od pani Danuty Patalas. Pani Danuta Patalas była nauczycielką w mojej szkole. Później kilkukrotnie ją gdzieś mijałam, ale zazwyczaj rozmawiałyśmy właśnie na tematy związane ze Wschową. Później bym przeszła do pana Krzysztofa Grawki, który jest moim obecnie nauczycielem i z którym również rozmawiam na wiele tematów. No i z panem Konradem Antkowiakiem przez to, że w ciągu ostatnich w sumie 5 lat angażuję się tak bardziej we wschowskie działania, bo jestem w lokalnym centrum wolontariatu, właśnie w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej. Byłam opiekunem na świetlicy integracyjnej dla dzieci ukraińskich i wtedy również ja wychodziłam z różnymi inicjatywami, spotkania i miałam okazję rozmawiać właśnie na tematy związane ze Wschową i przede wszystkim ze wschowską młodzieżą. No i też dzięki Młodej Wschowie, która działa pod Centrum Kultury i Rekreacji i innym, że tak powiem, stowarzyszeniom. Bruno? Ja generalnie nie wiem, czy jestem dobrą osobą, żeby odpowiadać na to pytanie, bo ja zwyczajnie nie mam zbyt wielu znajomych w moim wieku we Wschowie. Zwyczajnie, no najczęściej się z Miśką spotykamy i tak rzeczywiście rzadko o tej polityce rozmawiamy. To nie jest taki chyba najciekawszy temat rzeczywiście dla nas. Ale co musiałoby się stać twoim zdaniem, żeby ten temat był dla młodych ludzi ciekawy albo dla ciebie
ciekawe? Wiesz co, no to mam wrażenie, że albo by musiało być znacznie gorzej, bo wtedy młodzież rzeczywiście zaczyna się interesować polityką, kiedy jest źle, co widać na skalę krajową, a albo po prostu musiało być lepiej, po prostu zwyczajnie, żeby ta młodzież była może bardziej wciągnięta do tego, żeby działo się więcej rzeczy, w których ta młodzież rzeczywiście może jakoś ten głos zabrać. Czy no bo przebywasz poza Wschową, tak? Ale czy gdybyś był tutaj na miejscu teraz, czy bardziej by cię to interesowało, czy nadal miałbyś takie samo podejście do lokalnej polityki? Generalnie no, mieszkałem we Wschowie przez ponad 18 lat swojego życia i raczej rzeczywiście nie byłem szczególnie zainteresowany. Wiadomo, obijałem się o tą wschowską politykę. Były momenty, w których robiłem takie rzeczy bardziej społeczne. Miałem z tym kontakt i no, wiadomo, wtedy pojawiała się taka myśl, jak to funkcjonuje, dlaczego to funkcjonuje akurat tak, a nie inaczej. No ale rzeczywiście raczej nie, raczej by mnie aż to tak nie interesowało. A dlaczego twoim zdaniem, pytanie kieruję do Ariela, młodzi ludzie nie rozmawiają o lokalnym samorządzie, o burmistrzu, o Radzie Miejskiej? No, z prostej przyczyny, no, to nie jest po prostu dla nich temat interesujący. Nie ma w burmistrzu czegoś takiego, co, znaczy inaczej, oprócz może jakichś rzeczy negatywnych, bo o tym zawsze się mówi, ale nie jest on na tyle charyzmatyczną postacią, która no, byłaby w jakimś stopniu, mogłaby w jakimś stopniu zainteresować młode osoby. Dlatego, no, to, dlatego się po prostu o tym nie rozmawia. No. Najprostsze wytłumaczenie. Michaela, czy ty coś byś dodała do tego, dlaczego młodych ludzi ten temat nie interesuje? Nie, myślę, że wszystko zostało powiedziane. 7 kwietnia są wybory samorządowe. Będziemy wybierać i radnych miejskich, i również burmistrza. Czy to was jakoś ekscytuje, interesuje? Myślicie o tym? Czy rozmawia się o tym w waszych środowiskach? Zacznę od Martyny. Wydaje mi się, że każde wybory są w pewien sposób interesujące, ale czy wszyscy się, aby na pewno nimi interesujemy? To jest stwierdzenie. Uważam, że młodzi ludzie we Wschowie, szczególnie i w okolicy, niezbyt będą się interesowali tymi wyborami ze względu na to, że nie oszukujmy się, część z nas wyjeżdża na studia poza mury, że tak powiem, Wschowy, województwa. Zazwyczaj kierujemy się w kierunku właśnie Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Poznania. I jak wyjeżdżamy, na dobrą sprawę nie interesuje nas to, co tutaj się dzieje, lecz są jednak pojedyncze, poszczególne jednostki, które gdzieś w pewien sposób interesują się tym, lecz właśnie nie do końca interesują się Radą Miejską, jak burmistrzem. Właśnie ten burmistrz zawsze jest jakimś takim tematem bardziej poruszanym niż przyszli radni. I to samo pytanie do Michaeli. No ja mam bardzo podobne zdanie, że młodzi ludzie we Wschowie raczej nie są zainteresowani tymi wyborami, o ile wiedzą, że one się odbędą. Ja osobiście również się nie interesowałam w ogóle tematem do momentu, kiedy parę miesięcy temu mój osobisty ojciec postanowił kandydować do Rady Miejskiej. I wtedy dopiero zaczęłam jakoś zgłębiać jakkolwiek temat. Wcześniej był mi on bardzo obojętny. Bruno? Tak, to się zgadzam, że to właśnie te wyjazdy to sprawia, że interesujemy się jeszcze mniej. No ale na pewno jest to coś, co mi taki haczyk, na który się złapałem, jak wczoraj przyjechałem do Wschowy, jak zobaczyłem te wszystkie plakaty, ogrom tych plakatów we Wschowie, taki wręcz trochę przytłaczający. Przyznam szczerze, że całkiem się zaciekawiłem tym tematem. No chętnie przyjadę i zagłosuję to na pewno. Ariel? No tak, no tutaj jeżeli chodzi o wybory, no pamiętajmy, że osób młodych we Wschowie jest stosunkowo mało.
Czy te wybory są interesujące dla osób młodych? No, pytanie, co tak naprawdę proponuje się młodym osobom, żeby te wybory w ogóle, no, żeby zainteresować te młode osoby tymi wyborami. No, mamy tą falę, to przeświadczenie młodych osób, że należy głosować. Tak? To jeszcze mieliśmy, rezonowało to w ostatnich wyborach i w tym, że były one rekordowe, jeżeli chodzi o frekwencję. Tak? No to między innymi to też ze względu na młode osoby, które mają to przeświadczenie, że to jest ten obywatelski obowiązek. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, mam wrażenie, że to będzie o wiele mniej rezonowało. Będzie, ale o wiele mniej. Natomiast no nie jest to taki hot temat, że tak powiem kolokwialnie, jeżeli chodzi o osoby młode do konwersacji, no bo no nie ma tam zbyt wiele tematów, które, jeżeli chodzi o samą kampanię wyborczą, ale też o to, co proponują kandydaci, co mogłoby de facto zainteresować te młode osoby. Ale bo z tego by wynikało, i czy zgodzicie się z taką tezą, tę tezę stawiam po 16 minutach nagrania, że samorząd i Rada Miejska, poniekąd burmistrz, chociaż zgadzam się z Martynem, że zapewne jest tak, że burmistrz jakby wywołuje najwięcej emocji, pewnie też dlatego, że ma najwięcej do powiedzenia i najwięcej władzy skupia w gminie, że samorząd, Rada Miejska i burmistrz to jednak jest kwestia starszego pokolenia i gdzieś za 20-30 lat dopiero to być może to będzie dla was jakieś interesujące, czy raczej nie zgodzilibyście się z taką tezą, Martyna? Ja uważam, że Wschowa jako miasto jest dosyć przestarzałym miastem, bo nie ukrywajmy, stosunkowa liczba osób starszych, a właśnie młodzieży jest, no, jest bardzo duża różnica. I właśnie tak jak pan powiedział, że może za 20-30 lat zaczniemy się tym interesować, lecz wydaje mi się, że wtedy zaczniemy się interesować tymi wyborami z perspektywy miejsca, miasta, w którym mieszkamy, bo nie wiadomo, czy my po studiach, po nauce chcemy wrócić do Wschowy, czy do niej nie wrócimy. To zależy tylko od tego, jak się potoczy nasze życie. Lecz moim zdaniem właśnie no Wschowa jednak to miasto starszych ludzi, którzy tutaj bardziej zwracają uwagę właśnie na radnych, na burmistrza, aniżeli na młodzież. Michaela? Zgodzę się, zwłaszcza z tą taką smutną tendencją młodych wyjeżdżających z miasta. Znaczy, jest to oczywiste, że ludzie młodzi będą wyjeżdżać w poszukiwaniu edukacji i być może dalszej pracy, ale naprawdę znam wyjątki, które wróciły i osiedliły się tutaj z powrotem. I tych ludzi jest, no jest coraz mniej, także rzeczywiście trochę rzeczy by się musiało zmienić, żeby młodzi ludzie znaleźli, czego szukają tutaj na miejscu albo w bliskim otoczeniu. I tak właśnie jak Martyna powiedziała, no burmistrz i Rada Miejska, nie widzę jakichś atrakcyjnych propozycji dla nas. Bruno? Tak, zgodzę się z tobą. Mam też wrażenie, że no my nie jesteśmy przede wszystkim, nie wiem, czy słowo uwiązani do Wschowy, to jest dobre słowo, tak trochę negatywnie ono brzmi, no ale jeszcze właśnie nie wiadomo, co się z nami stanie. Generalnie mam wrażenie też, że w grę wchodzi kwestia taka, że młodsze pokolenie nie pamięta, jak było kiedyś, jak było inaczej we Wschowie. Bo od lat jest całkiem podobnie. Jesteśmy na tym samym poziomie, bym powiedział, patrząc tak z daleka na to, z dalszej perspektywy. I zwyczajnie młodzież, mam wrażenie, straciła nadzieję, że może się stać coś, co sprawi, że będzie inaczej, że będzie ciekawiej. I to jest być może ten właśnie powód, że po prostu nie interesuje ich to, nie? Rafał? Najpierw może. Aha, Aria.
No tak, no ja tutaj się jak najbardziej zgadzam z przedmówcami. No, zainteresowanie polityką osób starszych jest jak najbardziej zrozumiałe we Wschowie, ze względu na to, że no, jest ich tutaj całkiem duża grupa. No i też patrząc na to trochę inaczej właśnie z perspektywy na przykład obecnego burmistrza, to też wydaje się całkiem oczywiste, że to jest właśnie ten target ludzi, w który będzie celował, jeżeli chodzi o ubieganie się o następną, o reelekcję. I z jednej strony oczywiście jest to mega smutne, no ale z drugiej strony no jest to też zrozumiałe. No to jest po prostu największa grupa wyborców i do tej grupy będzie po prostu zarówno obecny burmistrz, jak i oczywiście kontrkandydaci uderzać. I z tego względu no można powiedzieć, że młodzi ludzie, jakkolwiek byśmy ich nie definiowali, no we Wschowie mają po prostu pod tym względem trudniej, bo nie mają po prostu opcji. Ja chciałabym tylko jeszcze dodać, że patrząc właśnie na ten stosunek ludzi starszych i młodzieży. Młodzież kwalifikujemy tak naprawdę osoby, załóżmy, od, nie wiem, 11 roku życia, nastolatkowie, może nie, lecz tak bardziej od 16 roku życia do tak 20, nie wiem, 5, 4. Trzeba patrzeć na to, że osoby do 18 roku życia nie głosują. Głosują osoby po 18 roku życia, a zazwyczaj osoby mające już ukończone te 18 lat czy 19 wybywają na studia, więc nieczęsto część z nich wraca do Wschowy na wybory. Dlatego przewagę mają osoby, które, że tak powiem, już na stałe od kilkudziesięciu, kilku lat mieszkają w tej Wschowie, niżeli osoby właśnie młodzież, która wybywa na studia, a później po prostu rozmywa się po zakątkach Polski. Ja chciałem was jeszcze zapytać, bo no, został miesiąc do wyborów, czy do was już w ogóle dotarli jacyś, nie wiem, jakieś kandydaci ze swoimi jakimiś materiałami, czy informacje o tym, że coś się dzieje, bo zdaje się, że jutro jest jakieś jedno z ugrupowań, jakieś spotkanie zaplanowało, takie otwarte, czy do was w ogóle jakiekolwiek informacje docierają, że ktoś was gdzieś zaprasza, czy nie wiem, wręczy wam ktoś ulotkę, głosujcie na mnie, no. Jesteście poza Wschą, ale no, rozumiem, że przyjechaliście na weekend, tak? Czy w ogóle coś, gdzieś coś, ktoś się z was otarł o te wybory tak namacalnie? No ja zauważyłam te banery, tak jak Bruno powiedział, są dosyć przytłaczające, bo są ale poza banerami. Poza banerami. W pobliskich sklepach można znaleźć ulotki przyszłych radnych. Teraz zauważyłam, że są ulotki właśnie bodajże pana Konrada Antkowiaka, ale pana Wojciecha Kuryło też na wielkim banerze są przedstawieni radni. I tak spotkałam się z przedstawieniem oferty, ale to już trzeba też samemu dociekać, wnikać, co gdzie będzie organizowane. Bo nie ukrywajmy się, wśród młodzieży nie jest to popularny temat, tak? I nie wszyscy, nie każda jakby osoba z młodzieży pójdzie na takie spotkanie otwarte, aczkolwiek moim zdaniem wtedy powinny iść jakieś osoby ze względu na to, żeby chociażby się dowiedzieć i zaproponować może coś związanego z młodzieżą. Michaela? No rzeczywiście, raczej trzeba szukać takich akcji, właśnie pomijając banery, które są bardzo zauważalne. Słyszałam o tym jutrzejszym spotkaniu, które ma się odbyć w Parku w Olsztyńskim i jestem ciekawa, jak ono przebiegnie. No ja rzeczywiście przyznam się, że nic do mnie nie dotarło. No tak jak wczoraj przyjechałem, to na świeżo po prostu to jest pierwszy takie moje zetknięcie się z tym tematem na dobrą sprawę, więc więcej chyba nic nie dodam do tego. Ariel? No jeżeli o mnie chodzi, to gdybym wczoraj nie przyjechał do Wschowy, to do wczoraj myślałbym, że tylko pan Antkowiak kandyduje. Kontrkandydaci niestety mają w dalszym ciągu taką, jakby to powiedzieć, tradycyjną formę agitacji wyborczej. Szkoda,
bo wydaje mi się, znaczy nie chcę wchodzić w to, jak merytorycznie wypada ta kampania pana Antkowiaka. Natomiast szkoda, że pozostali kandydaci po prostu nie podjęli rękawicy, chociażby na tej stopie, bo wydaje mi się, że nie jest to aż tak bardzo problematyczne, żeby takie materiały wypuszczać, a no, okazuje się, że powieszenie baneru może wystarczyć. No, ciekaw jestem, jak to będzie, natomiast liczę na to, że w przyszłych wyborach jednak te formy agitacji będą bardziej różnorodne. To przeszedłbym do drugiej tury pytań związanych ze Wschową. Trochę kiedy rozmawialiśmy o samorządzie, kilka odpowiedzi zahaczało o ten temat, ale być może uda nam się to trochę uporządkować. Czy waszym zdaniem Wschowa jest atrakcyjna dla młodego pokolenia? Zależy, z jakiej perspektywy patrzeć na że tak powiem, wyrażenie być atrakcyjnym. Bo wydaje mi się, że gdyby część trochę młodzieży powiedziała, co dla nich byłoby takiego atrakcyjnego, co by musiało być we Wschowie, to by było zupełnie inaczej. Lecz aczkolwiek uważam na chwilę obecną, że owszem, są zajęcia dla młodzieży, mogą oni brać w nich udział, mogą się angażować, lecz czy Wschowa jest do końca atrakcyjnym miastem? Nie powiedziałabym. Prędzej z punktu takiego, że Wschowa, miasto królewskie, to prędzej dla osób interesujących się historią i takimi innymi rzeczami, ale Wschowa jako sama w sobie chyba nie jest atrakcyjna ze względu na to, że dosyć duża część mieszkańców i pobliskich wsi, po prostu jesteśmy skłóconym społeczeństwem. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, bo no jednak każdy ma jakieś swoje poglądy, opinie. Wyrażanie ich jest jak najbardziej pozytywne, lecz właśnie jesteśmy chyba takimi ludźmi, którzy bynajmniej inni, próbują, żeby ich zdanie było trochę na wierzchu, ich opinia, i żeby wszyscy trzymali się jednej opinii, a nie wyrażali kilka innych zdań na ten temat. Więc podsumowując, Wschowa byłaby atrakcyjnym miastem, gdyby młodzież się zaangażowała w to. Ja powiedziałabym, że Wschowa była atrakcyjnym miastem. No, spędziłam tutaj pierwsze 18 lat mojego życia. I moje dzieciństwo wspominam naprawdę, jakby moje dzieciństwo w skojarzeniu ze Wschową wspominam naprawdę dobrze. Miałam gdzie się podziać, że tak powiem. Byłam w sumie 8 lat w szkole muzycznej. Też aktywnie chodziliśmy na spotkania z podróżnikami, które się odbywały i naprawdę to były takie wydarzenia, które wpływały na mój światopogląd. I tak samo teatr na wietrze, który funkcjonował przez 8 czy 9 lat, też byłam jego członkinią i też bardzo, bardzo wpłynął i na mnie, ale też w ogóle na Wschowę i na Wschowian. To był głos, który mówił i który już nie mówi, co jest bardzo przykre. I tak jak Bruno wcześniej powiedział, rzeczywiście Wschowa teraz jest od kilku lat nijaka, jest taka sama, jest linią prostą, nic się, właśnie nie ma żadnych skoków, więc powiedziałabym, że w ogóle wschowskość, takie słowo od wielu lat mam w głowie, tylko zmieniło swoje znaczenie, bo właśnie jak byłam młodsza, to jak ktoś mówił o Wschowie i ktoś mówił wschowskość, czy to jest takie wschowskie, kojarzyło mi się to z taką sielanką, z takim małomiasteczkowym, pozytywnym klimatem, a teraz jest to wschowskość, jest mieszanką absurdu z rozczarowaniem, co jest bardzo rozczarowujące. Bruno? Ja powiem tak,
Może troszkę odbiję od tematu, od który mam wrażenie pytasz, ale w mojej głowie atrakcyjności Wschowie dodaje lokalizacja jej na mapie, okolica w ogóle, sam powiat. To są naprawdę piękne miejsca, choćby patrząc pod kątem natury. No ja osobiście tak zostałem wychowany, że rzeczywiście ten spacer na powietrzu był ważny w domu i poznawałem te miejsca i naprawdę jest tutaj pięknie pod tym względem i to jest atrakcyjne dla mnie. Przywiozłem ostatnio znajomych z Wrocławia do Wschowy i rzeczywiście na tej płaszczyźnie bardzo im się podobało. Aczkolwiek jeśli chodzi o płaszczyznę taką społeczną, to co można zrobić, żeby Wschowa była atrakcyjna, typu nie wiem, spotkania w pubach, w jakichś tego typu miejscach, tego jest zwyczajnie mało, mam wrażenie, i pod tym, patrząc na to z takiej perspektywy, no to może nie być atrakcyjne po prostu dla młodych, no nie. Więc tak, no ta natura zdecydowanie, aczkolwiek to, na co ta polityka wschowska ma szansę rozwinąć, no to moim zdaniem aż tak rozwinięte nie jest. Ariel? No to tak, no tutaj przede wszystkim, czy Wschowa jest atrakcyjnym miejscem do życia dla osób młodych? Pytanie właśnie, czy to są jeszcze osoby uczące się, bo jeżeli tak, no to tu trzeba zadać sobie pytanie, jaką mamy ofertę dla tych osób właśnie po szkole, co one mogą zrobić, gdzie one mogą to robić? No tutaj szczerze powiedziawszy nie jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o taką ofertę, ale mogę podać przykład sprzed plus minus 10 lat, gdzie na koncerty, co prawda we Wschowie chodziłem, ale nie były to koncerty organizowane przez Urząd Burmistrza czy CKIR, tylko to były koncerty organizowane przez Fabrykę Kultury i myślę, że w taki znamienny sposób trochę obrazuje, jak bardzo atrakcyjna jest Wschowa do życia dla młodych ludzi. W sensie, no niestety jest atrakcyjna, tylko ta atrakcyjność trochę nie wychodzi z tego, z czego powinna wychodzić. Z tej inicjatywy właśnie takiej społecznej, a nie z instytucji, która powinna tworzyć tą kulturę we Wschowie. No, na takiej płaszczyźnie wydaje mi się, że tutaj jest, może i jesteśmy atrakcyjni, ale jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy. Chciałem Martynę dopytać, bo mówiłeś, że można brać udział w jakichś zajęciach i tak dalej. Czy to są zajęcia organizowane przez szkołę, czy przez miasto, CKIR i tak dalej, i tak dalej? No to ja bym kilka miejsc takich wymieniła. No na przykład Centrum Kultury i Rekreacji wraz z gminą organizują spotkania Młodej Wschowy, gdzie są poruszane właśnie tematy tego, co zrobić, aby było to miejsce atrakcyjne dla młodzieży, co byśmy chcieli zmienić, co byśmy chcieli wprowadzić. No nie wszyscy muszą, ale jeżeli lubią muzykę, no to chociażby Młodzieżowa Orkiestra Dęta jest jak najbardziej miejscem dla wszystkich. Można nawet nie potrafić grać na instrumencie, a tak naprawdę nauczymy się wszystkiego od podstaw. Czy są zajęcia organizowane przez szkoły? To zależy, bo wydaje mi się, że kiedyś były zajęcia właśnie takie organizowane dodatkowe przez szkoły, typu koła teatralne i tak dalej, a teraz właśnie jak moi poprzedni mówcy mówili, że nie ma już takich rzeczy, że właśnie ten teatr, no nie ma go tak jakby. Owszem, są sekcje wokalne, sekcje teatralne i tak dalej, lecz wydaje mi się, że nie jest to na tyle rozpowszechnione i duże, żeby młodzi ludzie chcieli brać w tym udział. Ale są takie zajęcia, tylko młodzi ludzie po prostu o tym nie wiedzą. Tak samo są miejsca we Wschowie, do których można przyjść normalnie i się spotkać w jakim, nie wiem, po prostu kolokwialnie mówiąc, przy piwie albo przy czymś innym do picia. No to są takie miejsca, ale młodzież się w tym nie orientuje, bo woli wyjechać. Jesteśmy w ogóle tacy bardzo zaściankowi, że wolimy gdzieś jechać, na przykład, nie wiem, Leszno-Głogów, niż poszukać czegoś we Wschowie, że coś jest takie fajne i możemy tu jakoś spędzić czas, nie? Gdybyście zostali
wybrani w wyborach i zostali burmistrzami, to jakie podjęlibyście decyzje, żeby młode pokolenie we Wschowie czuło się, miało takie poczucie, że jest zauważane i że coś się im oferuje? Zacznę tym razem od Ariela. Ciężko wskazać takie jedno konkretne działanie. Wydaje mi się, że taką najważniejszą rzeczą byłoby po prostu wsłuchanie się w głos tego młodego wschowskiego społeczeństwa, w głos, w potrzeby, w obawy być może. Wydaje mi się, że to byłoby najważniejsze i to byłoby clue tego wszystkiego w ogóle, co można byłoby dla tego młodego społeczeństwa zrobić, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że robimy jakiś, powiedzmy, wracając do tego, będę cały czas wracał do tych koncertów, powiedzmy, zrobimy jakiś koncert, powiedzmy, nie wiem, Boogie Woogie i nazwiemy, że to jest koncert dla młodzieży. No to pytanie, ile tej młodzieży na ten koncert przyjdzie, tak? Czy to faktycznie jest koncert dla młodzieży? Czy my w ogóle zapytaliśmy młodzież, czy oni takiego gatunku muzyki słuchają? Oczywiście to jest, mówię czysto hipotetycznie. Wydaje mi się, że właśnie taki głęboki research powinien być zrobiony na pierwszym miejscu i w oparciu na ten research powinniśmy dalej podejmować właśnie jakieś działania mające na celu poprawę atrakcyjności tej naszej małej ojczyzny dla młodych mieszkańców. Mhm. To jest najważniejsza rzecz, według mnie. Czyli Ariel burmistrz zrobiłby research i priorytetyzował następnie działania, które w jakimś stopniu poprawiłyby, czy miałyby w dalszej perspektywie poprawić samopoczucie młodych ludzi w naszym mieście. Mhm. Bruno? Ja bym jako burmistrz odpowiedział sobie, najpierw pytanie zadał, a potem na nie odpowiedział, dlaczego młodzież, kiedy chce razem spędzić czas, przestaje brać Wschowę pod uwagę i jedzie właśnie na Leszno, na Głogów, w te wszystkie strony, tylko nie zostaje tutaj. Bo mam wrażenie, że nie ma takiego miejsca, które rzeczywiście tak by pociągnęła młodzież, żeby oni rzeczywiście stwierdzili, tutaj chcemy spędzić czas. Zwyczajnie czegoś takiego nie ma. Ci młodzi ludzie nie mają się gdzie pojeść zwyczajnie i szukają poza Wschową. No a jeśli naszym celem jest to, żeby tą młodzież przyciągnąć, to fajnie by było, żeby ta młodzież miała tutaj takie swoje miejsce. Więc raczej bym szukał, oczywiście rozmawiając z młodzieżą, nie wymyślając, co moim zdaniem młodzież potrzebuje, tylko właśnie rozmawiając przede wszystkim, czego młodzież potrzebuje i czego szuka, wyjeżdżając ze Wschowy. Tak, mi też się podoba pomysł z researchem. To brzmi jak coś, co powinno zostać zrobione. Ja jako burmistrzyni na pewno wzięłabym na tapet przywrócenie inicjatyw, czy w ogóle otwarcie drzwi na powrót inicjatyw związanych z kulturą, tak, w ogóle z kulturą. I tak, też mi się podoba to, co Bruno powiedział, że żeby nie wymyślać tych rzeczy, żeby rzeczywiście nie organizować tego, co nam się wydaje, nam jako dorosłym, w sensie jak byłabym burmistrzynią, jako dorosła kobieta, tylko żeby naprawdę pytać się targetowanego celu, jakim jest w tym momencie młodzież. Martyna? To jest ciężkie pytanie, bo nigdy nawet bym nie planowała zostać burmistrzem, nigdy nie chciałabym się w to mieszać, lecz podsumowując to już wszystko, na pewno research, tak jak powiedział Ariel, ale wydaje mi się, że wyważenie potrzeb młodzieży, osób starszych i tych, które są w takim średnim wieku, że tak powiem, że ani to nie, ani młodzież, ani osoby starsze, żeby przede wszystkim nie dawać dobra osób starszych i tych już bardziej dorosłych, około 30, żeby nie wywyższać tego na, nie dawać to po prostu na jako pierwszą potrzebę, tak? Bo
Wydaje mi się, że właśnie my, młodzież, żeby w ogóle miasto dalej zaczęło funkcjonować, to ono musi przyciągnąć nas jako młodzież, musi dla nas mieć ciekawą, interesującą ofertę, musi się coś dziać, coś takiego, żebyśmy my po studiach chcieli tu już wrócić i być może zamieszkać, więc moim zdaniem ja bym zrobiła takie wyważenie właśnie potrzeb między osobami starszymi, osobami młodszymi, a nie jeżeli spychała wszystko i wyłącznie na przykład inwestycje i tak dalej, co jest oczywiście konieczne, potrzebne, ale czy na pewno inwestycje dla ludzi są ważniejsze niż ludzie? To jest takie pytanie. Ja mam takie pytanie, chciałem dopytać, bo wspomniałaś o spotkaniach Młodej Wschowy, gdzie możecie, jak rozumiem, zgłaszać tam wasze pomysły, jak chcielibyście, czy z tych spotkań coś już wyniknęło, czy coś, co zgłaszaliście, że chcielibyście, żeby było dla was zrealizowane, zrobione, czy coś już udało się, czy to na razie są tylko spotkania, na których rzucacie pomysłami, które jeszcze nie zostały zrealizowane? Zostało kilka rzeczy zrealizowanych, no na przykład organizowaliśmy co prawda imprezy charytatywne, w sensie imprezy, gdzie normalnie była DJ-ka, było wszystko, lecz przychodzi nas, nie ukrywajmy, mało. Mam wrażenie, że większość osób boi się trochę tych spotkań i nie chce się mieszać w sprawy związane ze Wschową i całą resztą, lecz na tych spotkaniach właśnie chodzi o to, żeby przyjść, podać swój pomysł, później my go dopracowujemy. No i teraz wydaje mi się, że te zbliżające się wybory, ten miesiąc akurat marzec, mamy jeszcze trochę czasu, byłoby dobrym, że tak powiem, czynnikiem wpływającym na to, żeby być może dodać coś do kampanii wyborczych danych kandydatów, coś związanego z młodzieżą, bo patrząc na listę o inwestycjach, o nie wiem, wybudowaniu czegoś, o wsparciu jakichś stowarzyszeń, no gdzie jest młodzież? Gdzie jest mowa o młodzieży, o nas? Gdzie tak naprawdę od młodzieży zależy przyszłość tego miasta i czy ono w ogóle dalej będzie działało, czy legnie w gruzach? Właśnie, bo tak powoli kończąc nasze spotkanie, bo tak kilka mi się wyświetliło tez, ale też nie chciałbym jakoś radykalnie się wypowiadać, chociaż lubię radykalne wypowiedzi, bo one wprowadzają jakieś emocje, ale czy z tego by wynikało, że i wrócę teraz na chwilę do tury pytań związanych z wyborami samorządowymi, że wybory samorządowe nie są o młodym pokoleniu. Zgodzicie się z taką tezą, Ariel? Myślę, że paradoksalnie tak, choć to, jakiego burmistrza wybierzemy, będzie definiowało później w następnych latach no to, jak ta wschowska młodzież będzie w tym mieście funkcjonować i czy będzie z tego zadowolona, czy też nie. Ale no, tak jak mówisz, no niestety no, same wybory, sami kandydaci dla młodego pokolenia niestety nie są ciekawi. Co więcej, no, też w swojej ofercie, w swojej ofercie no, też nie mają nic do zaoferowania dla tych osób, więc no, czemu młode osoby miałyby w takim razie się tym interesować? Bruno? No nie są po prostu, zgadzam się, no to mnie trochę przeraża, bo rzeczywiście widzę tą przyszłość Wschowy tak kiepsko, jeśli wszyscy wyjadą, no to kurczę, gdzie będzie Wschowa, no więc... To dobry pomysł na tytuł, gdzie będzie Wschowa, jak wszyscy wyjadą. Michaela? Zgodzę się z tym stanowczym zdaniem, że nie jest to dla młodego pokolenia, bo no gdzie będzie Wschowa, jak wszyscy wyjadą? Martyna? Wszystkie wybory, dużo osób się wypowiada, że wszystkie wybory są dla młodych ludzi też, ale czy wybory są o młodych ludziach dla młodych ludzi, czy raczej jest to zdanie, że wybory są ważne dla każdego człowieka i wszyscy dbają o młodzież, o jakby ich po prostu jakieś takie zaangażowanie i aktywność. Więc ja bym postawiła takie pytanie, taką tezę w zasadzie, że wybory są o młodych ludziach, ale czy każde wybory są
robione i każde działania są o młodych ludziach i dla młodych ludzi. Bo dużo osób może trąbić o tym, że robimy to dla was, robimy to dla młodego pokolenia, a później my się zderzamy z taką ścianą, że kiełbasa wyborcza. Tak, więc właśnie, gdzie będzie wschowa, jak wszyscy wyjadą? To jest idealne pytanie i nie potrafiłabym na nie odpowiedzieć. Bo nie wiadomo, co będzie ze wschową, ale właśnie, gdzie będzie wschowa? Ja jeszcze chciałem zapytać was, czyli osoby, które są w tej chwili poza wschową, ilu waszych znajomych zostało we wschowie w tej chwili? I jak gdyby, no bo rozumiem, że wy kontynuujecie naukę, czy Aryl już tam jest zawodowo związany z Wrocławiem, z waszej klasy, nie wiem. Jak to procentowo wygląda? Michaela. No ja dość szybko wyjechałam, bo już w liceum byłam w Lesznie, więc jakoś te znajomości z gimnazjum, z podstawówki, z ludźmi ze wschowy bardzo szybko się pokruszyły i w tym momencie nie mam ani jednej osoby, która mieszka we wschowie, jest we wschowie i jest mniej więcej w moim wieku. No, tak to wygląda. Bruno. U mnie jest dokładnie tak samo. My z Miśką od gimnazjum w sumie podążamy podobną ścieżką, więc rzeczywiście przez jakiś czas, co jakiś czas zdarzało mi się rozmawiać z ludźmi ze wschowy, aczkolwiek raczej z tego co wiem, to już oni również się porozjeżdżali, więc nie znam nikogo, kto mieszka tutaj na stałe, jest w moim wieku po prostu. Ja dla odmiany znam, bo faktycznie też większość moich znajomych zaraz po liceum łącznie ze mną oczywiście wyjechała na studia, ale też niektórzy zdążyli już tutaj wrócić. I jakbym miał to ubrać w procenty, to tak na już te ponad 10 lat po skończeniu liceum, no to plus minus 25% zdecydowało się na zostanie we wschowie, a około 75, czyli co trzeci, został już albo został tam, gdzie wyjechał, czyli w miejscu, w którym studiował, albo jeszcze gdzieś tam po drodze się przeprowadzał, ale nie we wschowie. To był głos młodego pokolenia w podcaście, który nazwałbym dzisiaj podcastem pod Młodą Wschową. Wzięli w nim udział Martyna Sachwech. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Michaela Jarosz, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bruno Dębicki, dziękuję bardzo. Dzięki, dziękuję. Oraz Ariel Strawczyński, dzięki. Dziękuję serdecznie. Po stronie podcastu Rafał Zakrzewski. Dziękuję. Ja nazywam się Rafał Klan i do usłyszenia.